Tytuł kursu: roboty tapeciarskie. Moduł: dokumentacja budowlana. Temat: rodzaje dokumentacji budowlanej. Musimy do egzaminu przypomnieć sobie podstawowe rodzaje dokumentacji budowlanej. Rysunek techniczny. A powiesz mi coś więcej na jego temat? To graficzne przedstawienie przedmiotu istniejącego lub projektowanego w technice. Dzielimy je na dwa rodzaje. Zerknij w notatki, bo nie pamiętam, jakie to rodzaje. Te dwa rodzaje to szkice odręczne z zachowaniem proporcji, zwymiarowane lub bez wymiarów, i rysunki wykonane za pomocą przyborów, zwymiarowane. Zerknij na przykładowe rysunki techniczne w moich notatkach. Czy rysunek techniczny wyróżniamy z jakichś względów? Wyróżniamy rysunek techniczny maszynowy, rysunek budowlany oraz rysunek elektryczny. Pamiętaj, dokumentacja techniczna stanowi zespół dokumentów, które zawierają dane techniczne, dzięki którym możliwe jest wykonanie określonego przedmiotu. Tak, tak. A co konkretnie ona w sobie zawiera? Przede wszystkim opis techniczny danej budowli, obliczenia wytrzymałościowe i statyczne, rozwiązania konstrukcyjne poszczególnych elementów. Z tego co pamiętam z wykładów, to jeszcze zawarte są w niej rysunki orientacyjne i sytuacyjne. W Twoich notatkach jest napisane, że występują w budownictwie dwa rodzaje dokumentacji: prawna i techniczna. Tak, tak. Do dokumentacji prawnej zaliczamy m.in. lokalizację ogólną i szczegółową. Czy lokalizacja ogólna to stwierdzenie potrzeby danej inwestycji? Tak, a lokalizacja szczegółowa określa dokładnie, w którym miejscu ma stanąć dany obiekt budowlany. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.